No witam cię widzę bardzo serdecznie. Zaczynamy sobie z bitewką na 12 skrzyneczek na GeForce Kinsie. Póki co, no skrzynki Nexe no nie pokazują nic fenomenalnego. Mamy tutaj kałachak, jest 150 zł. No szkoda, że nie dla mnie, tak? Ale przypomnę ci oczywiście, że jak skina chcesz wygrać, no to sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk oczywiście napisz na Discorda, dołącz i użyj oczywiście kodu CROCS na GeForce Kinsie. Jak oczywiście osobą pełnoletnią jesteś, wystarczy, że zalogujesz się z nich, przypisz klienci tutaj magiczny przycisk, kod promocyjny, no i oczywiście kodzik CROCSI przez 2x piszesz. Na stałe 5% więcej do wpłaty dostajesz, więc warto oczywiście skorzystać. Dodatkowo oczywiście skrzyneczka na start za free. Lecimy teraz ze skrzynkami Merganiego. Pierwsze otwarcie, no niestety tutaj no, dosłownie nic nam nie rzuciło. Mamy kosę, będzie to z 500 zł, 450, ok, jeszcze jedna tutaj skrzynia Merganiego przed nami. Jestem Kalfire. 300 by ona kosztuje. A jeszcze zapomniałem w ogóle o istnieniu tej jamki. No i Wronek, co nam tutaj Wronek zaproponuje? Szczerze nie wiem, czy to wygrałem, 1700. No dobra, mamy to, bitwa jak najbardziej wygrana. Czy to dużo? Pozostawiam do interpretacji własnej. No ale z tymi skinami pójdziemy sobie na kontrakty. Jak mam dużo skinów na GeForce Kinsie, to bardzo, ale to bardzo lubię sobie te kontrakty popodpisywać. No i mamy Classic Knife'a, okej. 1400 zł z tego kontraktu. No i mam jeszcze naprawdę bardzo dużo tutaj tych skinów, więc no pozbądźmy się tych, które są ciut mniej warte. 1000 zł. Ej, nie spojrzałem ile tutaj był. Aha, 1400 wartość była, nie? Tak mi się wydaje. No to tak chyba. No tak średnio chyba leciało nam. A tutaj już 3161 zł. Minimalnie możemy 1900 dostać, maksymalnie 8 koła. Więc wrzucamy coś takiego, podpisujemy ten kontrakt. No powiem tak. M9 ładna. Ale no. No szkoda, że tak mało kosztuje, tak? Mamy tutaj oczywiście naszą kochaną skrzynkę Olympus. Naprawdę, ja wiem, że to jest waste of money totalne. I za każdym razem, jak idę na tą skrzynkę i mówię sobie, że na wróżbę, na testa, zawsze się przekonuję o tym, że no, ta skrzynka nic mi nie może dać. Więc mam nadzieję, że dzisiaj pasa będzie złamana i skrzynia... Nic nie mówiłem, okej? Okay? Idziemy na skrzynki widzów. Klasyczny rytuał. Olympus zabiera, to potem już tylko pozostaje nam wyzerwać się na skrzynka widzów. To jest takie, wiesz, bingo odcinka z GeForce Kinsa, nie? 20% knife. 165 zł. Mam kafla, tylko ty. No to tutaj by się przydały tak z dwa noże, co? Jest jeden. No jest tylko jeden. 446. No jest to niestety minus. Próbujemy jeszcze raz. Okej, okay, mamy dwa. Jest dobrze. Będzie to profit na pewno. 900 zł, stary. Jest dobrze. Idziemy na bitewki. Trzeba no tutaj stworzyć coś, kurczę, zachowawczego bardziej. 10% gloves. Dobra, to są skrzynki, które no nie dały mi ostatnio dużo, tak? Ale w trzech ostatnich skrzynkach ostatnio poleciały naprawdę mocne rękawice. Nie dla mnie, o dziwo, tylko dla mojego oponenta. Więc mam nadzieję, że dzisiaj jakiś będzie Uno Reverse i że to dla mnie dzisiaj jakieś takie właśnie wartościowe rękawice spadną. Bo to chyba te fioletowe spadły, tak mi się wydaje. Imperial Lady, ale nie jestem pewien, czy one są w tej skrzyni, czy to były jakieś inne. Tak mi się wydaje, że właśnie jakieś fioletowe rękawiczki, ale nie jestem pewien. Zobaczmy, jak na pójdzie 10 skrzynek leci druga. 10% oczywiście w takiej pojedynczej skrzynce na trafienie rękawic są te Imperial Plady. No i to jest właśnie to, o czym mówię, że te rękawice poleciały mojemu przeciwnikowi w ostatniej chyba albo przedostatniej skrzyni, gdzie mówiłem już tak, kurczę, no musiałyby, aha, no to nieźle, musiałyby w dwóch ostatnich skrzyniach polecieć rękawice, żeby to jakkolwiek się ta bitwa spinała. No i overall się spięła na koniec. Oddak to chyba tylko jedna para rękawic, poleciała na jakieś 20 skrzynek, więc było dosyć średnio. No ale potem, no ta końcówka była mocna, no ale tą bitwę, no, no już raczej tego nie wygramy, tak? Ja już jestem z tym pogodzony, że naprawdę wygrać to będzie ciężko, bo z tej ostatniej skrzyni, no bym musiał jakiś tutaj mocny zawodnik lecieć, to nie mogą rękawice z pierwszej łapanki polecieć. No i niestety tak się nie wydarzy, no bitwa przegrana, więc trzeba oczywiście spróbować bitwę kolejną jakąś zrobić. Bierzemy klasycznie skrzynki od 50. Tak sobie potestujemy też te tańsze. Może akurat uda mi się, wiesz, szukając złota trafiłem na diamenty. Tak to się chyba mówiło, nie? Więc zobaczymy, może dzisiaj też coś takiego się wydarzy. Ostrzenia Trzolesa, 74 zł. No dobra, mamy pinki i coś takiego możemy zrobić. Dobra, i zróbmy taką bitwę. Zróbmy ją na 3 osoby i no nie pozostaje mi nic innego jak po prostu liczyć, że uda mi się to wygrać. No i zobaczmy, pierwsza skrzynia Frenzied Misty dla bota Crushera, 118 zł. Kolejna skrzynia leci, okej, okay, dla nas skrzynia Rich teraz. Monkey Business, jakiś gloczek dla nas. No wygląda to... Kurczę. No teraz może jakoś to wyglądać.
57, okej, no field test niestety. No wtedy minimal wear poleciał mojemu oponentowi, więc kurczę. No jest to do nadrobienia, tak? Tylko coś by musiał jeszcze tu wejść ładnego. Ile tam pokaż? 105 zł na też kosztuje, co ty gadasz? Na wstęp dwójce chyba tak poszło, nie? Do góry. Ojku, misio dragon. No, tu już będzie naprawdę bardzo ciężko do tego wrócić. Chyba, że tuż od coś zaproponuję drugiego. 80 zł. No nie no, 80 zł. To nie jest suma, która nas uratuje tutaj. Ostatnia 23 zł. No i bitwa niestety przegrana. Dziękuję wam za oglądanie.